mamy masę tych demonów niższej rangi. I tutaj między innymi wśród nich występuje Kania jako sprawczyni suszy. Ona, jej się ciągle chciało pić. I ona robiła pi. Taki dźwięk, który przypominał słowo pic. I pokażę tu pić. I ona wypijała jeziora, wypijała chmury, wodę z chmur. I za to była także tym, z tego też powodu była tym stworzeniem złym, bo większość postaci z kaszubskiej mitologii jest złe. Znamowy żona króla Heroda, Jan ścięty został w więzieniu. Przyczyną była córki uroda, a lud to przyjął w milczeniu. Były to także wyroki Boże, bo któż odgadnąć to umie, co się w przyszłości stać za mi może, choć pędzi życie w zadumie. U nas, by uczcić dzień ścięcia Jana, wśród licznie zebranych gości zostanie ścięta drewniana Kania dla śmiechu i wesołości. Dzisiaj będzie ścinanie Kani. Jest to stary zwyczaj opisany i jest on odtwarzany właśnie w czasie sobótek. Co zrobić, żeby to podpatrywać i szukać kogoś, kto powie nam z dziadków, rodziców, jak to było dawniej. I teraz jestem trochę, jakby tak, muszę powiedzieć, w dziwnej sytuacji, że na moich oczach to jak gdyby Rzeszenie Kaszubsko-Pomorskie bardzo wiele tradycji potrafiło zreaktywować, to tak można było powiedzieć, odzyskać jeszcze lepiej, uratować. Dni czerwcowe, letnie, kiedy pasterze robili to przedstawienie tego starodawnego obrzędu oczyszczenia, bo to jest obrzęd, kiedy tego tłukania obwinia się za wszystkie nieszczęścia, które spotkały przez cały rok społeczność, sądzi się ją i na końcu oczywiście zabija, oczyszczając całe społeczeństwo ze wszystkich nieszczęść, suszy, nieurodzaju, wojny, dlatego na tą kanię można zrzucić praktycznie wszystko. Ten zwyczaj w naturalny sposób był kultywowany na Kaszubach do XIX wieku. W tym okresie on żył wśród ludu. W swojej rodzinie nie znam ścinania kani. U nas były ogniska, sobótki w okolicach Wejherowa, ale samo ścinanie kani, także według badań Rąbskiego, u nas musiało zaginąć gdzieś w XIX wieku i nikt tego jakby nie reaktywował. Mieliśmy taką jedną próbę kilka lat temu w Luzinie. Koledzy tam z teatru Zimk przedstawili ścinanie kani w podobny sposób, jak tutaj to będzie przedstawiane. I to było na jakichś dożynkach. Peśny Kasia wsi kraju, łeb Gdyńska tu, jaż dorasta ci brum. Te jest nożu, jak wiatr z gminy w maju, te tatce znają lubłetną tumą. Te jest nożu, jak wiatr z gminy w maju, te tatce znają lubłetną tumą. Tam błe... Dobra. Jedne równe. Za masakra, za tą przegrzeszoną kanią. I za masakra. Po kuntka jest czas, po kuntka jest żeje. Jest rycha na sobie czeje. Płecze jeszcze żeje. Jedeme z koniu. Idem łecą ze skania. Nie chcę te przed Wisły grzechę na swoim kutlu. Jeszcze grzechę na sobie czeje, płecze jeszcze żyje. Jedem z koniu. Teraz mówić jeszcze będą ciekawe nowiny o przymiotach. Każdy powie dziś swojej dziewczyny. Kani nie dostała i z bólem przylazła. A w łezie. A potem przed mężem mocno się żaliła, że przyczyną tego nasza Kania była. Na pewno. Pieści kłota i to zdechł skłanie, przeniósł podarunku młody swojej białce. Aj, panie. A łana to wszystko kłeważoła i swojego małżonka paszno w ogóle stała. Wyleczym tym kłeta. No, niestety.
a moja sada na krapę drgważyła. I mocno uważę w im popaskowała. I w siostrze sika minęły sadzy głę. Je płewim, gdzie kania robi tali zły głę. Rosił ostatni łysk na łestrza w dale. Wszystko wina kanie, głowa sopływali. Błęcie i on nie wypełnia sandzy głę rozkaza. Wszystko to moja głowa polejcy łedraza. Mogę prosić przed sami ta kania, jo? Odłożę ja i jedzę z nią. Wszystkie ja tak, żeby łeb na pień. Na pień położę, w lecy już nie ujdą nic. Na rękę. Za jednym razem. Kac sobie za jednym razem. Chłeda i handleja, wszystko dwaj odzysu wesza chreja. Mum tu w miechu kwete bure. Młega przeda dwama z nich. Ja tutaj brałem udział w pomorańskich ścinaniach kani chyba w 7-8 w Heczy na pewno. I sytuacja jest taka, że czasami zdarzało się, że ktoś się przejął rolą i na przykład wypożyczył togę sędziowską z teatru. Kiedyś Grzesiu Szramkę, który niestety dzisiaj tutaj nie przyjedzie, autor publikacji dotyczącej kaszubskiej literatury, autor dwutomowej antologii pisarzy kaszubskiej, poezji kaszubskiej, chciał zrobić na przykład modernistyczne ścinanie kani. Janku Meslała i we Janku Meslała błego barokłe chała. La 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 la. Na kamyszku sedała, kwiatki co układała, kwiatki, kwiatki żeś tam nie, czemu Jankieś kłeczu mnie. La 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 la